Hej, dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ będziemy zakładać konto na Momio. Ja już swoje konto na Momio mam, ale dzisiaj jest odcinek z Mordukiem233. I to właśnie on będzie prowadzić odcinek. No więc to jest właśnie pierwsze konto Morduka. Jaki rejestracja? To na dole, niebieskie. A górze umiesz czytać? No, czasem się zdarza. No i musisz wybrać swoją płeć. No to kliknij, postać, dziewczyna czy chłopaka? No, może ja wezmę sobie chłopaka. Żeby było tak prawdziwie bardzo. Czyli tworzysz siebie. Tak. Dobra, no to tutaj wybierasz kolor skóry. I na samym dole masz taki słowaczek, którym możesz zobaczyć jeszcze jakie są dalej. Bo nie tylko takie są do wyboru, jeszcze w bok możesz. Okay. Gdzie jest suwak? A, dobra, dzięki. Dobra. I siebie tworzysz, tak? Tak, dobra, ja jestem Murzyna w prawdziwym życiu. Tylko takim... No nie aż takim, bardziej jasnym. Takim bardziej świeconym. Nie, jeszcze nie chyba. Takim? No taki najbardziej chyba pasuje. Tak? Mhm. Na pewno? No dobra. Tak. Ja siebie nie widzę, ale no dobra, powiedzmy, że jestem taki dosyć jasny. A czy masz brązowe, to już jest dobrze. O, grawie co mam. Potem będziesz mógł jeszcze zmieniać soczewki tam z levelem, albo jak kupisz Momio Plus, ale nie wiem, czy kupisz Momio Plus. Może kiedyś kupię, albo będzie może losowanko na Momio Plus. Raczej nie, będzie konkurs, ale w co wątpię, w moim się dobra. To nie opłaca. Boże, gazetki. Klik. Masz tu dalej, co jest? Włosy. Tutaj będziesz mieć dużo do wyboru. I też suwaczki. O, dobra, też suwaczki. No tak, najbardziej trzecie pasują do ciebie. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem, ponieważ myślę, że... Ta najbardziej pasuje. Okej. Okay. Ja też to mam na głowie, naprawdę. Jeśli kiedyś będzie vlog, to zobaczycie. Okej, okay, dobra. Teraz weź koszulki. Dobra. No i wybierz jakąś sobie koszulkę. Zobacz. Tutaj też jest dużo do wyboru, chociaż w sklepie jest bardzo wielki wybór, to potem i tak będziesz to mógł zmienić. O kurde, fajnie, że będę mógł zmienić. Prawda, ja nie mam stylu, bo jestem chłopakiem, a zbyt taką małpę. Okej. Okay. Bo ja jestem małpą. Pasuje ci do fryzury. No wiem, że pasuje, bo to jest taki zakręcony styl, mój styl. No co prawda ja tam rzadko chodzę do sklepów. No chłopakiem. Ale jak... Ubieram się, to tak dosyć zakręcane. Zobaczmy, co mamy tutaj. To są jakieś tutaj spodnie, spodenki? Może gacie? Nie? Może nie dresy, chociaż co? Dobra, dobra. No, oj, zepsułem. Dobra, działa. Już działa. Dobra, zobaczmy dalej, co jest. Jakieś jeansy. To są jeansy czy dresy? Nie, to są jeansy, ale takie rurki. Albo nie, to są takie od piżamy spodnie. Tak? Czy? No. A dobra, co tu jest za jakiś guzik? Nie wiem, słuchaj. Te czarne wyglądają spoko. No właśnie to po prawo. To też spoko wyglądają. Szelkoweczki. Tylko nie dres. O! Nie, no proszę cię. Będzie... To jest mój odcinek, ja robię co chcę. Dobra. Będzie... Dresior. Ja jestem... No może nie jestem dresiorem. Teraz będę robić na siebie dresiora. No przecież ty w realu nie nosisz dresów, a chciałeś robić siebie. I właściwie wyszło to, że tylko masz oczy i kolor skóry taki sam jak w realu. I włosy. Nie, włosy nie. No, nie, takie mam włosy, naprawdę. Ale zobacz, stworzę siebie jak w realu, to jak ja do Lidla pójdę? No widzisz, no nie pójdę do Lidla, bo w realu jest słabo. Nie masz tutaj Lidla. No dobra. Dobra, weź już buty, bo spodnie chyba już wybrałeś, a właściwie dresy. Tu też spodnie. Okej. Okay. Dobra. O! Chodzę, pierwsze co widzę? Szybkie buty. O! Dobra. No, załatwiona sprawa z butami i ze wszystkim. Ależ ty pięknie wyglądasz, naprawdę. A teraz lepiej buty piątki, czy buty trójki do pływania? Myślę, że najlepiej, jeśli wybierzesz czarne trąbki. Dobra, to jest obok czarnych trampków, więc prawie że tak samo. Nie, ogniste, szybsze. Możesz, te białe bardziej pasują według mnie, no. Czerwone, ogniste, szybsze. Żółte. Żółte. No i możesz już stworzyć swojego Momio. To? Tak, to kliknij. I musisz wybrać dla siebie imię, czyli nick. A dobra, to nick to będzie narodowo. Morduk23. O ile nikt ci nie podszył. Nie podszył. A, nie podszyli się, dobra. Dobrze. Hasło, no to hasła wam nie podam. Wszedłem na maila, sprawdziłem co miałem sprawdzić i potwierdziłem konto. No więc witaj się z nami Łukasz, wita nas na Momio i mówi, że zaczynamy, no dobra.
To zaczynamy. Cześć, Lukas. To są Mirmo, Pogłaszcz, ja dostaniesz w diamenty. Musisz na nie kliknąć. A dwa na raz? Nie udało się. No i dostałeś diamenty, dostałeś 50 łącznie. I po lewej wyświetliło ci się jestem menu i kliknij mnie, żeby poruszać się po mowie. Okej, kliknąłem. Tutaj masz takie menu szybkiego wybierania. No i najpierw każę ci przejść do sklepu. Dobra. Jesteś w sklepie, dostajesz 2000 diamentów na ubrania. Hura, na to co wygląda nieźle. No i dostałeś za darmo 2000 tych diamentów. Możesz zamknąć. A to jest dużo. I tutaj co widzisz, te sweterki to są unikaty. To zniknie po 12 godzinach i tego już nigdy nie zdobędziesz. No, są świąteczne, takie ostatnie już. No i 2000 diamentów, czyli tyle ile dostałeś, to jest naprawdę dużo, więc no fajnie. A diamenty to czerwone czy niebieskie? Przepraszam, szafirów, tak. Napisali diamentów. Napisali diamentów. No to się pomyli, chodziło o szafiry. Diamenty to są te niebieskie, a szafiry to są te czerwone. Ja chcę to... A nie. Hugo Boss. No nie, bo jestem szefem. Ja tu rządzę, ja tu prowadzę kanał tak naprawdę. I to ja prowadzę live. Ty prowadzisz kanał, bardzo śmieszne. No, dałem ci komentarz dwa razy. No i to znaczy, że już jesteś, że prowadzisz mój kanał. Nawet więcej, że jestem kozakiem. O, elegancka koszulka. Dobra, będę elegancki chłopak może. Albo sportowy. Kurde, tyle rzeczy do wyboru. No ja tak mam dużo diamentów, nie wiem co zrobić. Co kupić. Bardziej podoba mi się ta koszulka, a właśnie bardziej koszula z tą muchą. No to też jest spoko, ale to po lewo jest taka elegancka. Ta? Nie. Nie wiem, która. O, ja cię. Napisał coś. Mam pierwszego znajomego. O kurde. To administrator. A, no ale taki jakby mój znajomy. Dobrze, dobrze. Co my tu mamy? Może taką koszulę? No, o tej mówiłam cały czas. A, to nie wiedziałem. Dobra, należy chyba przejść do spodni, co? Okej. Okay. I może jakieś... No, żeby pasowało, co? Co to jest to M? No to jest właśnie Momio Plus i wtedy możesz taniej kupować rzeczy o połowę. O połowę taniej? Tak. A, fajne. Fajniejsze niż w MSP chyba. No bo w MSP chyba... A ty w Movistar Plant dostajesz diamenty i za nie możesz jedynie kupić szalone zakupy, a to jest 25 diamentów. I wtedy masz 50% taniej przez godzinę. No, w sumie takie niby niezłe, ale niby też nie najlepsze. Ma się cały czas promocje. Nie wiem, czy kupić sobie takie, masz tutaj, to może kupić sobie takie, z dziurkami. To z dziurami jest fajne. Właśnie mi też się podoba, co robi. Może no to być... kup. Dobrze, spokojnie, może zaraz to będzie lepszego. Może taki wieśniacki styl? O. Może lepiej nie. Dobrze, już się denerwujesz, to nie. Będzie co innego. Ciekawe, czy jeszcze nagramy kolejny odcinek z Momią. Przygody morduka. Ale takie dziurkawe, czy takie... Nie, te są lepsze, to co teraz masz. Wiem, taki fajniejszy kolor, takie duo dziurko. Dobra, może teraz buty. Dobra. O. Już nie, o wiele lepiej takie. Wyglądasz niż na początku. Zawsze chciałem takie buty. Nie, w sumie mam takie, ale szare. Eleganckie dosyć. Ja do nich nie chodziłem. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Bardziej takie do garnituru. Te są ładne. Ale mam pamiętać, że nie mam spodni garniturowych, mam tylko takie... A kliknij. No i wyglądają źle? Tamte lepsze. Tak mi się wydaje, że tamte są lepsze. No dobra. Kurde, chciałbym takie tanie zostać. Coś mi się wydaje, że tutaj nie będzie nic pasować, bo to taki elegancki będzie wygląd. Look. Więc ja chyba sobie czapkę odpuszczę. Wezmę dalej, pójdę. Same zodiaksy. Jezu, jakie drogie to jest. Ale potem dostaniesz 2 diamenty, więc spoko. A, no dobra. To fajnie, że 2 diamenty dostanę. Może czarne włosy wybierz? Tak, wiem, ale... A weź te. Właśnie te. No te są ładne. Albo te, no. Te ładniejsze, no. Czy coś będzie takiego bardziej normalnego? Nie lubię takich za bardzo... To są chyba już początkowe, co tam masz. Nie, one są brzydkie. Jack takie ma, no to nie wiem, czy chcesz. I Lukas chyba też. Nie, Lukas ma podobne. Jack jest policjantem, to jeszcze będą mnie mylić z kimś. To chyba te mogą zostać, to są takie brązowo-czarne. Takie bardziej brązowe. A zobacz te. Nie, te nie. No dobrze, dobrze, to stanę tamte. Tutaj masz takie dodatki jakby. Tak, wiem. Dziwnie to wygląda bez koszulki, prawda? No, tak. Gdyby to nie było Momio, byśmy nagrywali z czego innego, to bym powiedział jak to wygląda.
i podał nawet nazwę, ale wiem, że nie przystoi tak teraz podawać. Fajnie by było, jakbyś to z nią, wiesz? Czemu? No bo tym będziesz? No bo nie wiem, czy chcesz. No szelki, no chyba okej. Okay. No dobra, bo nie wiedziałam, czy chcesz. Takie w pan... nie, w panterce zbyt fetko. Te? No, ci wydaje. No bo są takie... No bo tamte są brązowe, a to są takie srebrne. No właśnie, nie wiem, co to jest, ale są ładne. Mi się to podoba. No bo Mr. Planet też tak dużo chłopaków robi. No to jest modne chyba. No. O, są torby. Nie wiem, czy torby cię interesują, bo żeby tu jakieś plecaki też. Wiesz, elegancka torba na laptopa, ewentualnie coś takiego, żeby schować portfelik. Aha, że taka teczka bardziej. Tak, coś takiego. Może będzie. Zobaczmy takie rzeczy. Nie, jak to zdjąć? Musisz na to kliknąć. No. Dobra. Nie, a mnie nic więcej nie ma. No to raczej nie. Nie. Pomadkę. Zaczynam kolor ustny, no to... Ale zobacz, może będzie to ładnie wyglądać. Jeszcze język pokazałem. Nie czarne. Tam na koniec. Klikaj bez tej gwiazdki. No, sorry. A tutaj? Bardziej podstawowe, nie? Tak. Z tym dużej zmiany nie ma. Bardziej naturalne, fajniejsze, lepsze. Bardziej... Może zobaczmy, ile nas kosztuje na razie to. Jak to sprawdzić? No, tutaj. 1078. No to jeszcze to... masz do wybrań, do wydania. No właśnie dlatego fajnie, że dostajesz 2000 diamentów, bo to jest dużo. Movistar mogłoby się postarać taką premię. Znaczy, Movistar Planet ma zadania, z których się dużo zarabia. A jak ma się VIP-a na starcie, to dostaje się o 100 zł więcej. Znaczy Star Coinsów więcej na początku. No na czymś muszą zarabiać. Na mnie będą zarabiać, tak? No na wszystkich zarabiają. Ale w szczególności na mnie. Dlaczego na tobie? No bo... Ty jako... najmniej wydałeś chyba. Ja to... wydałam o wiele więcej od ciebie. To się wytnie. To się wytnie. Nie, dobra. Ja tego nie wytnę. No dobrze. Dobrze, przepraszam. Większość levela, który zdobyłeś na Movistar Planet, to jest dzięki mnie, bo ci daję grafy cały czas od początku twojego istnienia. A ja tobie też daję grafy od początku twojego istnienia. A co, od 2012 roku, a ty istniejesz od września 2017. No dobra. Wszystko zepsuliśmy. Ale dobra. Dzięki. No... Dziękuję ci bardzo. No dobrze. Przejdźmy dalej, może, bo tu się zaczyna to robić hardkorowo. No więc może kup. A jak to kupić? Musisz kliknąć na to. I to kupić. Dobrze, że twojego palca nie widzę potem. No i możesz wyświetlić wiadomości od Jacka i od Emily. A czemu ja tego nie mam? Bo potem będziesz musiał to w szafie po prostu ubrać. A chcesz już ubrać? No. No to kliknij te menu szybkiego wybierania. Po lewej, tak. Dobra. I tutaj masz taki wieszak. Dobra. To twoja garderoba. Tu możesz zmienić ubrania. No i tutaj masz nowe ubrania, które kupiłeś. A, dobra. Kliknij OK. No i ci się wszystko pojawiło. Masz tutaj od razu jeden przy tym, żebyś wiedział, co kupiłeś. To jeden kosz. Jakbyś chciał kiedyś to usunąć. Okej. Te buty, kurde, są fajne. Ale... No ale eleganckie, ładnie wyglądają. No dobra. Powiedzmy, że masz rację. Wszelki, coś jeszcze kupiliśmy? Nie. I na razie nie możesz niestety tego zapisać w lookbooku, bo potem będziesz mógł stworzyć look. Ale to jest od 13 levela, a ty masz pierwszy, no dobra. Teraz możesz przejść na swój profil. Weź menu. To? Tak, i to pierwsze. To twój profil, zobacz wiadomości, które wysłałeś i powiedz kilka słów o sobie. No więc widzisz, jesteś już ubrany i tak nie cię widzą, no to może teraz wyświetlisz od innej wiadomości. Ale ja nikogo nie mam. Masz Emily i Jacka i dwóch randomowych ludzi do ciebie napisało. Wow. Wow, robi się ciekawie. A, nie może czytować. Dobra, tu jest Jack, administrator wysłał nam. Witaj, morduk 233. Jestem Jack, albo Jack, nie wiem jak to woli. Policjant Momiowa? Dziwna nazwa. Staram się, żeby wszyscy się tu dobrze bawili. Najpierw przeczytaj proszę zasady, a potem możesz zacząć zwiedzać Momiowa. No cóż, przeczytajmy zasady, jakie panują na Momio. Bądź miły, traktuj wszystkich miło. Gdy ty jesteś uprzejmy w stosunku do innych, oni są mili dla ciebie. Kolejny punkt. Hasło musi być tajne. Nigdy nie podawaj innym swojego hasła. Nie ryzykuj straty swojego Momio. Bardzo ważne na MSP tak samo. Pomyśl, zanim coś napiszesz. Pisz tylko o rzeczach odpowiednich dla dzieci. Żadnych dorosłych tematów. Rozmawiaj z rodzicami.
zanim zdradzisz komuś swoje imię, adres, numer telefonu czy Skype, porozmawiaj z rodzicami. Też o Facebooku pewnie tu jest mowa. Nawet z ich zgodą możesz ujawnić te informacje tylko na czacie. Bez zgody rodziców nie spotykaj się z nikim, kogo poznajesz na mądro. To jest chyba najważniejsze. Taka przestroga. By każdy uważał, bo nigdy nie wiemy, z kim rozmawiamy. Wow, ile ludzi do ciebie napisało, aż 15, no ale dobra, nieważne, czytajmy dalej. Dobra, zobacz więcej, nie wiem, O, dobra, tutaj po prostu jest takie rozwinięcie. To jest rozwinięcie i pewnie wyjaśnienie, co tu z hasłem zrobić, kiedy się zgubi, zapomni. No dobra, no to tam, to już jakby dodatkowe, takie tam nieważne. You. No dobra, więc możesz to zamknąć. Tym? Dobra. Mhm. I Emily dała ci Momo i Momo dają level. Dostałem Momo, ale fajnie. Ale pyszne. Wow, dostałem level. No więc sobie musisz kliknąć tu na gwiazdkę i na obie torebki, czyli worki. Naraz mam kliknąć? Nie. Dobra, naraz, udało. I odblokowałeś właśnie Momo, możesz to zamknąć w sumie. I Emily coś ci napisała właśnie, wytłumaczenia. Cześć Morduk 233. Gratulacje za zdobyty poziom. Jestem Emily i właśnie dałam ci Momo. Momo dają punkty i sprawiają, że wszyscy są radośni. Aby wysłać innym Momo, szukaj przycisku z napisem Momo. No i tutaj na górze, tutaj zobacz. Na razie odblokowałeś truskawkę tutaj, jak masz taką kłódkę i cyfrę na tym, no to jest level, na którym się odblokowuje. No i najwyższa jest, zobacz tam na dół. 63, no to jest pluszowe Momo, ono bardzo długo się ładuje, ale na razie masz truskawkę i możesz ją komuś podarować, ona się bardzo szybko ładuje i da tobie level i komuś innemu. Możesz mi dać. Wiesz? Jak się znaleźć? Weź to zamknij i weź tutaj ten miasto i weź wyszukaj i wpisz bazuczek. To jestem ja na Momie. No teraz mam 37 level, tutaj kliknij Momo. I możesz mi wysłać. I teraz to zamknij. Tak? I możesz mnie dodać do znajomych tutaj, dokładnie. No i jak się zaloguje na Momio, to cię zaakceptuję. Więc możesz zobaczyć mój profil, czy wyjść jak chcesz. I teraz usuń tutaj, co masz w tym polu. Tak. No i tutaj dużo ludzi cię pozapraszało. Dlatego możesz poakceptować. No im więcej znajomych chyba, tym lepiej, bo mogą ci dawać Momo, a Momo daje level, przypominam. Możesz powyświetlać sobie od początku. Niko, chcę być znajomymi. Dobrze, bądźmy znajomymi, Niko. Króliczek, boss. Kółko boss. Dobra, zobaczmy co tam jest. Lamcia. O, dzięki za Momo. Teraz jesteśmy znajomymi. Lamcią. Wow, mam trzeci poziom. Chyba dobrze. Tak, dobrze, bardzo szybko się pije, ale potem będziesz wolniej pijał. Chociaż na Momio według mnie i tak się o wiele łatwiej wbija level niż na MSP. Na MSP się naprawdę trudno wbija według mnie. A tutaj i szybko idzie, bo ja mam 37, a gram, nie wiem, od tego roku na pewno, od września chyba. A najwyższy level to jest 75. No i będę się starać kiedyś dobić tego najwyższego, ale to na pewno na razie mi się nie uda tak szybko. No to fajnie, ale zobacz, ktoś do mnie napisał. Ten Niko. O, wysłał mi dużo wiadomości. Hej, ile masz lat? Jak mam na imię? Jak masz na imię? Dzięki za przetłumaczenie od razu. Hej, jestem Mikołaj i mam 17 lat. Jest tu cenzura, czy nie? Nie. Myślę Momo jeszcze, żeby nie czuł się samotny. W sensie, że on mi dał? Nie, on ci nie dał. A, no dobra, no to ja oddałem mu pierwszy chociaż. To może mi odda. Jezu, ile osób tutaj mi pisze? Widzisz, jaki sławny jesteś? A to nie jest tak, że po prostu wyświetlam się, oproponowany? No, wyświetlasz się w mieście. Przez to inni mogą też cię zapraszać, no to zobaczmy może te wiadomości od Emma, bo wysłała 6, się natrudziła dziewczyna. Wow, ile Momo ci wysłała? Wiesz, że ona to kupiła chyba? A nie, bo wysyłała co 2 minuty. No i masz kolejny level, otwórz sobie worki. Wow, są worki takie zakupowe chyba. Wow, dostałem jakieś ptaka. Przyjacielskie istoty, które widzisz, gdy przelatują na Momio, to Birmo, mają w swoich łapkach diamenty i z chęcią się z nimi podzielą. Znaczy nimi się podzielam, jeśli je pogłaszczasz. Możesz pogłaskać Birmo, klikając na niego. Istnieje wiele różnych Birmo, czy dało ci się wyłapać je wszystkie? Niektóre są naprawdę rzadkie i rozdają masę diamentów. Kolejny masz już level, kurczę, tak szybko? Wow. Gdybym ja tak szybko wbijała level. Na MSP gdybym tak wbijał. O, na MSP. No jakoś. I to kolejne Momo odblokować po prostu z levelem. Wyciste Momo, dobra. Więc możesz dać jeszcze jej tam Momo i może zaakceptować. O. Daj jej Momo, bo tam dużo ci wysłała. Ej, ona sobie expi na mnie.
No i ty, ale tak, jak ty wyślesz, to dostajesz mniej niż jakby ktoś tobie dał. Tak? Ale też dostajesz, więc spokojnie. No i myślę, że jak na pierwszy odcinek, to mogłoby być już tyle. Pokaż jeszcze swój profil. A tutaj, dobra. A, już masz na swoim profilu, to będzie wyżej. No i to jest profil Morduka233, czyli Mikołaja. No i jeżeli chcielibyście jakiś kolejny odcinek z Momio, to oczywiście możecie pisać, bo jesteś chętny do nagrania? Tak. No właśnie, więc myślę, że kolejny odcinek z Momio z Mordukiem byłby całkiem spoko. No więc myślę, że to byłoby na tyle. Oczywiście możecie ocenić ten filmik w postaci łapki w dół lub w górę. Chociaż bardziej zachęcam do tej w górę, ale to już wy wybierzecie, czy ten filmik wam się podobał, czy też nie. No i oczywiście zostawcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek obok, ponieważ... Pierwsze diamenciki już masz. No dobra, więc możecie zostawić dzwoneczek, wtedy nie pominiecie na pewno mojego żadnego odcinka, ani live'a, a na live'ie bardzo dużo się dzieje. Może nagram jakiś live z Momio, właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałam. I dziękuję za obejrzenie, oczywiście dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. No i pa pa, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja już subuję, a wy? No więc Morduk poleca subować oczywiście. No to pa pa, trzymajcie się ciepło, hej. Siemanko.